akcja Pink Lips, ona odbywa się w Opolu już po raz trzeci. Jest ona prowadzona przez studentów medycyny w głównej mierze. Jest to stowarzyszenie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, tym razem oddział w Opolu, ale nie jest to tylko nasz oddział, ponieważ tych oddziałów jest bardzo dużo. Ile jest uniwersytetów medycznych, tyle zazwyczaj jest tych oddziałów. Dlatego jest to naprawdę na dużą skalę ogólnopolską prowadzona. Akcja Pink Lips skupia się na profilaktyce raka szyjki macicy, tak jak ten tydzień też się nazywa, Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. My generalnie skupiamy się na tym, żeby właśnie zachęcać kobiety do jak najwcześniejszego badania, bo wiadomo, im wcześniej, tym lepiej. I właśnie to się skupia na tym, aby kobiety też chodziły na te badania regularnie. Jak dobrze wiemy, takie badania cytologiczne, one powinny być wykonywane co 3 lata, między 25 a 59 rokiem życia. One są bezpłatnie na Fundusz Zdrowia wykonywane właśnie co 3 lata. W Polsce rocznie wykrywamy około 3000 takich przypadków zachorowań, ale jest to nadal ogromny problem, ponieważ ponad 50% umiera. To właśnie pokazuje, jak późno zostaje wykryty ten rak i jak duży jest problem właśnie tego badania, ponieważ kobiety nie chcą się badać, kobiety boją się tego badania, boją się, że coś się stanie, że coś właśnie ono pokaże, a tak nie powinny być, bo nie zawsze HPV, co jest wirusem brodawczaka ludzkiego, który zostaje wykryty podczas takiego badania, to nie jest od razu skazanie właśnie na raka, tylko im szybciej to wykryjemy, tym lepiej i tym większe mamy szanse na wyleczenie takiego wirusa. W ubiegłych latach wychodziliśmy do siłowni, czy też do galerii handlowych, żeby bardziej promować akcję wychodzić fizycznie do kobiet. Teraz niestety jest to ograniczone jedynie w polu online, czyli jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie. Tam nas też warto obserwować, ponieważ jest masa webinarów, ale nie są one tylko skupione typowo naukowo, ale również jeśli chodzi o jogę czy fitness, też do tego zachęcamy do ruchu. Wskaźnik umieralności w Polsce jest jednym z największych w Europie, dlatego tak ważne jest właśnie badanie, chodzenie do ginekologa i właśnie przede wszystkim wykonywanie tej cytologii, która jest tak ważna, a wiele kobiet się po prostu tego boi. A my do tego jak najbardziej zachęcamy, dlatego zachęcamy do śledzenia nas w Instagramie, Facebooku. Też dostaliśmy w tym roku duże wsparcie od miasta Opola i teraz jesteśmy też na ulicy Krakowskiej i po raz pierwszy właśnie od 3 lat ulica będzie świeciła na kolor różowy, który jest kolorem właśnie tej akcji, jak wiemy, Pink Lips. Dodatkowo na naszym Instagramie, Facebooku zobaczycie też informacje o pewnej kawiarni, która dała nam dużo wsparcia i w tym roku mamy przez cały tydzień minus 15% właśnie w tej kawiarni na hasło Pink Lips, do czego właśnie serdecznie zapraszamy.